Ale ta historia zaczęła się dużo wcześniej. Maja 2014 roku. Widzew Łódź przegrywa 0-3 z Podbeskidziem Ziembielsko-Biała. Staje się jasne, że nie utrzyma się w Ekstraklasie. Ostatni mecz Widzewa w najwyższej klasie rozgrywkowej ma miejsce w Lubinie 9 dni później. Rozbrat z Ekstraklasą trwa 8 długich lat. Ja byłem, dobrze pamiętam, wtedy z tatą na meczu. Taka chwila chyba w Widzewie też, w których widać było, że ten klub czeka ciężka walka o powrót do Ekstraklasy. Z tych klubów, w których grałem w Ekstraklasie, rzeczywiście tu jest największa presja. Bez względu na to, czy Widzew był w pierwszej lidze, czy w Ekstraklasie. Tu jest taki sentymentalny związek kibiców z klubem. Wspomina się bardzo, bardzo lata odległe, kiedy marka Widzew była rozpoznawalna w Europie. I to gdzieś we mnie też było od dziecka, bo ja też byłem od dziecka kibicem Widzewa i dla mnie też była zawsze wielka ekscytacja, nawet jak koło stadionu przechodziłem. Klub jest super historią. To, że kibice wykupują wszystkie karnety i stadion jest zawsze zapełniony, to nie jest żadna nowość. I jeśli ktoś chce tutaj grać, czy to z Akademii Młody, czy zawodnik, który przychodzi z zewnątrz, no to musi się z tym liczyć, no i musi sobie z tym poradzić. Widzew jest wielki, jeżeli chodzi o kibiców, o historię, o tą atmosferę i środowisko, ale na pewno Widzew nie jest wielki, jeżeli chodzi o pewne kwestie organizacyjne. My gonimy kluby, które są przed nami. Pamiętam wtedy, kiedy odchodziłem, to w klubie było naprawdę ciężko i to już nie płacono kilka miesięcy. Pamiętam, że chodziło się do pani księgowej i się prosiło o zaliczkę na pensję. Podpisywało się, że się zaliczkę odebrało tam 1,5 czy 2 tysiące. I szybki przelew do właściciela mieszkania, plus jakaś tam karta obiadowa gdzieś w jakiejś stołówce i grało się sportowo w Ekstraklasie, ale życiowo to żyłem tak naprawdę często jak student. No wszystko się zmieniło. Kiedyś trenowaliśmy tutaj na starym stadionie, na bocznym boisku, dzisiaj gdzieś jest baza na Łodziance. Jest nowy stadion. Te sprawy organizacyjno-finansowe gdzieś są poukładane. Trochę nowej jakości, można powiedzieć, wnosimy do tego Widzewa pod względem myślenia, bo dla mnie tak samo ważny jak transfer na boisku jest transfer głównej księgowej, dlatego że główna księgowa mi przyniesie pieniądze na tego zawodnika, a nie na odwrót. Marketingowo i sportowo zawsze bardzo fajna sprawa dla wszystkich w Polsce, jak tego typu kluby, jak Widzew czy Ruch właśnie są w jak najwyższej klasie rozgrywkowej, bo to po prostu się sprzedaje, to się ładniej, lepiej ogląda, jest doping, jest wsparcie. Stadion ma swoje ograniczenia. Być może gdyby to był stadion na 40 tysięcy, byłoby wykupionych 40 tysięcy karnetów. I ci ludzie cały czas wierzą i oddają całych siebie, bo ten klub tak naprawdę był podniesiony przez kibiców, przez stowarzyszenie. Dla nas, dla wszystkich beniaminków jest ważne, żeby się utrzymać ten pierwszy rok, bo drugimi są już dodatkowe pieniądze i troszkę inaczej przeprowadza się okno transferowe. Cieszyliśmy się z tego awansu, mamy zdjęcia z tego porobione, swoje wideo, ale teraz już na półeczkę to odkładamy, teraz mamy kolejne rozgrywki i teraz trzeba potwierdzić, że to po prostu nie był przypadek. Subskrybuj, bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.